creepypasta. Zapewne każdy z was zna to określenie. Internet praktycznie cały czas zalewany jest mrocznymi opowiadaniami, które niekiedy osiągają mniejszą bądź większą popularność. Wielokrotnie przyglądaliśmy się takowym historiom w ramach filmów mojego autorstwa. Spośród morza krapów, jeziora naprawdę dobrych past, istnieje jedna, którą śmiało można określić mianem najstraszniejszej creepypasty w historii. Mowa tutaj o Ness Godzilla, długim, mrocznym i mrożącym krew w żyłach opowiadaniu. Moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie i zgaście światła, jeśli oglądacie ten film w nocy, albowiem dziś przyjrzymy się mrocznej historii Ness Godzilla. Nie bez powodu nadałem temu filmowi podobny tytuł, jaki nosił materiał na ten sam temat autorstwa Billiego Stylera, którym mocno się tutaj inspirowałem. Link znajdziecie w opisie, polecam się zapoznać. Tymczasem przejdźmy do rzeczy. Jako iż pasta jest dość długa, zacznijmy od nakreślenia jej tła i szczegółowego streszczenia fabuły. Następnie zaś przejdziemy do analizy. Jest rok 1988, 9 grudnia. Do sklepów trafia gra pod tytułem Godzilla Monster of Monsters. Można w nią zagrać jedynie na Nintendo NES. Oddana została w tej przegenialnej 8-bitowej grafice. Eksplorowaliśmy tutaj 8 następujących po sobie planet, światów, począwszy od Ziemi, poprzez Mars, Jowisz, na planecie X skończywszy. Ten X brzmi znajomo. Gracz będzie wcielać się w pewne potwory, a ścierać będzie się z innymi stworami zwanymi mianem Kedziu, w trwających maksymalnie 40 sekund walkach. W 92 powstała kontynuacja gry o tytule Godzilla 2 War of Monsters. Przez lata pierwowzór nie wywoływał uczuć skłaniających do nazwania go mianem niepokojącego, przerażającego, strasznego. Taki stan rzeczy utrzymywał się przez dekadę aż do 2011 roku, kiedy jeden z użytkowników internetu opublikował interesujące opowiadanie związane z grą. Nosiło ono tytuł Ness Godzilla. I to właśnie ta historia będzie elementem centralnym dzisiejszego materiału. Otóż zaprezentowała ona jedną z najbardziej ponurych opowieści związanych z grami wideo. A to wszystko zaczęło się niefortunnie, od pozoru zwyczajnego prezentu od przyjaciela. Głównym bohaterem historii jest Zachary, mężczyzna, który otrzymał grę Godzilla Monster of Monsters od swojego starego przyjaciela imieniem Billy. Z dziecięcych lat Zachary był wielkim fanem Nessa oraz Godzilli, zatem była to idealna okazja, czyż nie? Ba, gdy bohater był jeszcze dzieckiem, otrzymał Godzillę na urodziny, lecz po latach wymienił ją na inną grę. Teraz mógł odbyć prawdziwy powrót do przeszłości. Po uruchomieniu gry wszystko rozpoczęło się z pozoru normalnie. Karta tytułowa, światy, oprawa. Wszystko tak jak dawniej. Do czasu walki z Gazorą. Batalia toczyła się 5 minut, a w normalnej grze limitem było 40 sekund. Po upływie tego czasu ekran zwariował. Coś było mocno nie tak. Na szczęście problem rozwiązało wyciągnięcie kartridża z konsoli i włożenie go ponownie. Wówczas wszystko pozornie wróciło do normalności. Jak ukończył Ziemię, rozpoczął się Mars. Tutaj jednak sprawy poczęły wymykać się spod kontroli. Po pokonaniu Gazory po raz drugi, ekran obsypały ciemno-czerwone oczy Gazory. Wkrótce później zacznie robić się jeszcze mroczniej. Zack stanął do walki z Magierą, której rozmiar był dwukrotnie większy niż zazwyczaj. Po pokonaniu przeciwnika ten rozpadł się na kawałki, w odróżnieniu od kolei rzeczy, która miała miejsce w oryginale. Zack przemierzał kolejne poziomy, spotykając Kedziu, których nie pamiętał z oryginalnej wersji gry. Gdy stwierdził, iż prędko przeniesiony zostanie na następny poziom, Jowisz, jego stopa stanęła na patosie. Tutaj zły obrót spraw począł przybierać na sile.
Każdy z poziomów patosu był pusty, jakby martwy, bez życia. Spośród wszechobecnego granatu, z nad głowy gracza wyróżniał się księżyc czerwonej barwy. Przez kolejne chwile spędzone z grą, Zack spotykał coraz to więcej błędów, gry czy nieoczekiwanych sytuacji. Jednak jeśli uważasz, że to, o czym słyszałeś, do teraz było niepokojące, nie słyszałeś jeszcze o niczym. Zack doszedł na sam kraniec patosu. Tam czekało na niego coś o wiele bardziej złowrogiego od wszystkich poprzednich przejawów czegoś złego razem wziętych. Czerwony, ponury stwór nazywa się Red. Jeszcze nie raz, przerażony i roztrzęsiony wówczas Zakary, będzie musiał stanąć z nim twarzą w twarz. Jego lęk zminimalizował się, gdy stwierdził, iż całość mogła być spowodowana wcześniejszym włamaniem do kartridża czy coś. Przecież nie ma się czego bać. Przecież to tylko zwykła gra. Nic nadprzyrodzonego, prawda? Nim przejdziemy dalej, jeżeli jesteś tutaj nowy, zostaw subskrypcję na kanale oraz ocenę pozytywną, jeżeli film ci się podoba. Ciebie albowiem nic to nie kosztuje, a mi bardzo pomaga w dalszym rozwoju. Tymczasem przejdźmy dalej, lecz najpierw krótka przerwa na reklamę. Demencja. Entropia, Ekstus, Zenit. To kolejne poziomy, przez które brnął Zack. W trakcie tej podróży bohater poznał twarz, objawiającą się w quizowych poziomach oznaczonych na mapie znakami zapytania. Na każdej z planet twarz będzie zadawać Zackowi 12 pytań. Począwszy od z pozoru prostych, pokroju czy lubisz psy, stopniowo przeradzających się w bardziej osobiste, takie jak czy boisz się, skończyłeś 18 lat, czy w końcu czy lubisz krzywdzić ludzi. Z czasem twarz będzie wręczać Zackowi nowe grywalne postaci. Red również powróci i to nie jeden raz, w tych koszmarnych ucieczkach, które powtarzają się i stają coraz mroczniejsze. Z nimi związany jest kolejny kulminacyjny punkt fabuły, w którym Zack wyprzedza Reda i nazywa go dupkiem. Wówczas ten odwraca swą głowę i patrzy tuż w jego oczy, tym martwym, nieruchomym, kamiennym spojrzeniem. Wkrótce później Zack odwiedzi nowy świat, Entiopię. Tutaj bohater przeprawiał się przez bardzo niepokojące zakamarki. Wkrótce dotarł do miejsca zalanego spokojem, by spotkać księżyc na swojej drodze, z którego wyłoniła się humanoidalna istota i prędko zanurzyła się w wodzie. Chwilę później oczom Zakarego pokaże się gigant zwany księżycową bestią. Tutaj kopia gry, która należy do Zacka, poczęła przedstawiać swoją rzeczywistą twarz. Jednak, by zrozumieć to, o czym usłyszycie za moment, przyszła pora, by przenieść się o kilka lat wstecz, gdy Zakary chodził do gimnazjum. Miał wówczas dziewczynę o imieniu Melissa. Zack bardzo się o nią troszczył, jednak dziewczyna zmagała się z pewnym schorzeniem psychicznym.
Otóż niekiedy, niestety nie wiem jak to ująć, ponieważ korzystam z angielskiej wersji pasty, wchodziła w tak zwane epizody. Podczas takowego zdarzenia zachowywała się kompletnie inaczej. Pewnego dnia bohater leżał z Melissą na polu i patrzył na gwiazdy, kiedy rozpoczął się kolejny epizod. Dziewczyna wbiegła na jezdnię i zmarła pod kołami samochodu. Powoli zbliżamy się do epilogu historii. Zach, zmierzając naprzód, dostrzegł ikonę krzyża na mapie. Prędko postanowił sprawdzić to miejsce. Okazało się ono być cmentarzem. Bohater spotyka tutaj istotę zwaną aniołem. Chwilę później zjawia się Red, który pożera nowego przyjaciela. Zach ucieka i dociera do ostatniego świata. Zenitu. Tam przekonuje się, iż twarz została zamordowana. W miarę podróży bohater walczy z wieloma mrocznymi, ponurymi, obrzydliwymi potworami, by wkrótce stanąć do walki z Redem. Każdy cios zadany przez Czerwonego ranił Zacha w świecie rzeczywistym. Za karę nie mógł zrobić nic. Był zmuszony do walki na śmierć i życie. Red zabija każdą postać, jaką Zach posiadał. Gdy przy życiu pozostaje jedynie Godzilla, Red przemawia. Nie możesz wygrać za karę. To ja zabiłem Melissę. Wkrótce Red pożera Godzillę. Zach pogodził się z myślą, że jego czas minął. Jednak wówczas pojawia się anioł, który okazuje się być duchem Melissy, latami torturowanym przez Reda. Ukochana podaruje Zachowi nową postać, z pomocą której ten powraca do walki z Redem. Udaje mu się go pokonać na zawsze. Melissa dziękuje Zacharemu za ratunek i obiecuje, że wkrótce znów będą razem. Nikt więcej nie doświadczył tego co Zachary. Bohater chciał wyrzucić kopię gry do jeziora. Zwyczajnie zostawić, ale nie mógł. Umieścił więc ją w serwisie eBay, by czekała na nowego nabywcę. Tutaj ten segment opowieści dobiega końca. Ciąg dalszy nastąpi. To już cała fabuła opowieści. Poddając ją analizie, kopia gry, którą otrzymał bohater, była spersonalizowana specjalnie dla niego. Duch jego dawno zmarłej dziewczyny objawiał się w niej, próbując ostrzec go przed Redem, mrocznym bytem odpowiedzialnym za jej śmierć. Red finalnie poległ, a Melissa i Zachary kiedyś znów będą razem. Planety, które przejeżdżał protagonista. Patos, demencja, Zenit czy w końcu Melissa. Nazwy planet nie są ani trochę przypadkowe. Wszystko łączy się nie tylko ze śmiercią dziewczyny, ale i z jej kondycją psychiczną za życie. Nikt inny nie doświadczył tego samego co Zach, przynajmniej w tamtym momencie. Jednak co dalej? Autor tejże opowieści od wielu lat pracuje nad kontynuacją, w której nowy nabywca skonfrontuje się z kopią gry, która zostanie spersonalizowana specjalnie dla niego. Nowy koszmar, nowe potwory, i nowa tajemnica z przeszłości bohatera. Historia ta nosi nazwę NES Godzilla Replay. Słowem końca uważam, że twórca tej historii, Cosby Dev, wykreował prawdziwe arcydzieło. Nie tylko za pomocą tekstu, ale i licznych zdjęć, prac, screenów, które stworzył za pomocą swoich rąk. Jeśli macie jakieś 3 godziny w zanadrzu, gorąco zachęcam do przeczytania. Jest to kawał kapitalnej pasty. I to byłoby już na tyle w dzisiejszym materiale. Pamiętajcie, że nie przedstawiłem tutaj całej historii, ponieważ musiałem ją streścić, więc gorąco zachęcam was do przeczytania jej samemu. Jeżeli ten materiał ci się spodobał, to zostaw pod nim łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał, jeżeli jesteś tutaj nowy. Jak już mówiłem, mi bardzo pomaga to w dalszym rozwoju, a tymczasem słowem końca chciałbym pozdrowić następujące osoby.
Bartek P., Tabaluga Kubolok z Cork City, Mindblocker, jeżeli źle przeczytałem nick, to przepraszam, Rose Velvet oraz Olivier Melonek. Pozdrowienia lecą do Was, serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Jeżeli tu również chcesz zostać pozdrowiony w kolejnym materiale, to daj mi proszę o tym znać w komentarzu na dole. Tymczasem do usłyszenia w kolejnych materiałach, mówił do Was Mondar i pamiętajcie, że w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie, dobrej nocy, cześć.